Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, zbliża się sezon zimowy, no i motocykle trzeba w końcu odłożyć do garażu, poczekać na kolejny sezon, w którym będziemy mogli się cieszyć jednośladami. Natomiast no nie możemy oddać takiego motocykla do zimowania, dlatego że powstaną żery. Może nam gdzieś się troszeczkę ten lakier zniszczyć, czy ewentualnie szyba i tak dalej, więc musimy sobie go dobrze wyczyścić, przygotować do tego, żeby go odłożyć do garażu. Jak taką robotę wykonać? Dzisiaj się dowiecie, jak porządnie umyć motocykl. Słuchajcie, mycie motocykla wykonujemy bardzo podobnie do mycia samochodu, tylko musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Jako że ten motocykl jeździ często w trasy, dosyć dalekie, no to tych owadów ma bardzo dużo. Jak chcielibyśmy sobie pokusić się o użycie bug removera, właśnie, czyli jakiegoś środka do usuwania owadów, to musimy uważać na elementy, które mogą być w motocyklu anodowane. Tutaj mamy na przykład amortyzatory, lagi, które są właśnie w ten sposób potraktowane. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że na ten środek, na te amortyzatory specjalnie negatywnie nie wpływa. Ale jak ze wszystkim, każdy produkt, jak zostawimy do wyschnięcia, może powodować szkodę, więc tutaj po prostu czas ma istotne znaczenie. Jako że przestrzeń jest dosyć pogięta, jest tutaj dużo zakamarków i tak dalej, to po prostu musimy motocykl podzielić na kilka etapów. Warto sobie zrobić czaszę, cały przód, później przelecieć do boku, do tyłu, robić to właśnie etapami, żeby nie pozwalać chemii wystygać, tylko starać się ją cały czas wypracowywać i spłukiwać. Ja tutaj co prawda użyję myjki wysokociśnieniowej, nie jest to błąd, natomiast będę zwracać uwagę na jej użycie. Nie będę tego robić jakoś super blisko przy takich newralgicznych miejscach, ale tak czy inaczej motocykl jest dostosowany do tego, żeby wysokim ciśnieniem go umyć. Oczywiście zwracamy jeszcze uwagę na łańcuch. Tutaj akurat mamy wał, który jest zakryty. To jest bardzo fajne, bo tutaj mamy bezpieczeństwo zapewnione w 100%. Natomiast po samym łańcuchu też warto gdzieś tym kerszerem nie śmigać. Nie jest to też specjalnie błąd, ale warto by było wtedy go wyczyścić i zakonserwować. Wiadomo, że możecie taką usługę wprowadzić i ją klientowi zaproponować, albo po prostu poinformować klienta, że będzie musiał sobie zakonserwować ten łańcuch po takiej usłudze mycia. Tak czy inaczej, smar na łańcuchu ma pozostać. Tam nie wjeżdżamy tarem, nie usuwamy tego smaru. Ewentualnie rzeczy dookoła, które mogłyby się obkapać smarem przy jego konserwacji, warto jest wtedy doczyścić, bo smar ma smarować łańcuch, a niekoniecznie lakier, więc na to zwróćcie uwagę. W przypadku tego BMW pierwsze co, zajmiemy się demontażem kufrów. No jakby nie było, tam mamy zbyt mały dostęp, żeby się gdzieś tam męczyć, więc spróbujemy sobie je wyciągnąć. Przyznam szczerze, że ja do końca knifów tutaj nie znam. Nie pamiętam, bo ten motocykl przyjeżdża do mnie dosyć rzadko, ale zaraz sobie spróbujemy to jakoś opatentować i zdemontować te kuferki. Także dajcie mi chwilę, ja to sprawdzę jak i zaraz Wam pokażę. Mamy strzałeczki, release. Przekręcamy kluczyk zgodnie ze strzałeczką. O, wyszło. Zobaczcie, kufry mają sporo piasku tutaj, no wymycie tego po prostu jest trochę problematyczne, jeżeli tego nie zdejmiemy. Ostatni tylny nam został i lecimy. Dobra, tu sobie zaaplikowaliśmy bagofa od Klintla. Ten środek, jak widzicie, albo nie wiem, czy widzicie, ja widzę, nie ma piktogramów. To znaczy, że nie ma w składzie środków mocno drażniących, mocno niebezpiecznych, przez co tutaj jakby już sami zapobiegamy sobie ewentualnym szkodom, które mógłby środek do usuwania owadów wyrządzić. Więc raczej możemy się czuć bezpiecznie. Damy mu chwilę podziałać, niech nam porozpuszcza temat. Za chwilę wjedziemy tutaj z myjką wysokociśnieniową, żeby sobie to wszystko zmyć i przejdziemy do mycia po prostu ręcznego.
Słuchajcie, efekt prełoszu jest słaby. Po prostu owady dosyć mocno przylegają do powierzchni. Jest to też matowy lakier, więc ogólnie będzie on więcej do siebie gdzieś tam przywierał. Ale nic, przechodzimy po prostu do mycia ręcznego. Ja tutaj użyję po prostu pędzelka. Mógłbym sobie te główne połacie umyć rękawicą, a następnie gdzieś tam w zakamarkach przejść. Ale to finalnie nie ma znaczenia. Tutaj użyję bardzo mięciutkiego pędzelka, takiego można powiedzieć kosmetycznego, po to, żeby wypracować chemię. Tu mam zaaplikowanego APC. APC-kiem fajnie też się ściąga właśnie resztki owadów. Nie zaszkodzi nam na powierzchnię. Lakier był zabezpieczony powłoką ceramiczną, więc wszystko jest tutaj jak najbardziej bezpieczne. Jeżeli chodzi o lampy, tutaj też jest na nich folia, także śmiało możemy sobie wykorzystać APC właśnie do czyszczenia. Szczególnie, że zależy nam na tym, żeby zrobić to gruntownie. Nie jest to taka bieżąca pielęgnacja, a bardziej taka pielęgnacja długodystansowa, która ma starczyć na kolejne pół roku, jak motocykl będzie sobie stać w garażu. Więc tutaj zależy nam naprawdę na wyższej sile, żeby wszystkiego się pozbyć. Tutaj miałem w miarę lajtowe stężenie APC. Ja wychodzę z założenia, że lepiej coś powtórzyć, zrobić dwa razy, niż za pierwszym razem wjechać z bombą i móc sobie zaszkodzić. Te APC jest tutaj dosyć lajtowe, nie wszystko jest w stanie nam wymyć z tym delikatnym pędzelkiem, więc resztę sobie ewentualnie poprawię. Tu mamy fajną rękawicę z Monster Shine'a, która jest delikatna, ale jednocześnie jest na tyle gruba, że mogę ją troszeczkę bardziej docisnąć. No jednak przy tych owadach no trochę się to wszystko powgryzało. Alarm. Trzeba iść po kluczyk. Więc wjeżdżamy sobie tą rękawicą tu wszędzie. Oczywiście fajnie by było całą tą szybę oraz deflektor zdemontować. Natomiast pamiętajcie, im więcej rzeczy zdemontujecie, tym więcej macie roboty, żeby to później z powrotem zamontować. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mogę się chwilę pobawić, gdzieś tam ponaciągać te swoje ręce, a zaoszczędzić trochę czasu, to wybieram tą opcję, żeby zaoszczędzić. Jednak nie oszukujmy się, czas to pieniądz. W tym czasie, gdzie będziemy to wszystko składać z powrotem, moglibyśmy zrobić jakiś inny motocykl, inne mycie, inną usługę. Albo podopieszczać tutaj troszeczkę detali. Także lecimy dalej. Tutaj Krzysiek podczas szkolenia indywidualnego ma okazję ze mną wypielęgnować ten motocykl. Akurat nie ma z tym doświadczenia, więc mała, fajna przygoda. Tymczasem już kufry są praktycznie gotowe. Wiadomo, tu trzeba wszystko wypędzelkować. Tu też stosujemy APC All Purpose Cleaner od Clintl. No jest to środek, który po prostu pomaga nam pozbyć się takiego luźnego zabrudzenia, zarówno owadów, jak i ewentualnie troszeczkę smoły, gdyby była taka konieczność, też sobie poradzi. No tu oczywiście wózek POKA. Jakby nie było, trzeba wygodnie pracować. Ten jest odporny na wodę, nie będzie rdzewieć, więc można śmiało do tego go wykorzystać. Natomiast przechodząc do motocykla, ja już cały front mam zrobiony. Co prawda musimy to jeszcze wysuszyć, żeby zobaczyć, czy wszystko, aby na pewno nam poschodziło. Natomiast te wieloetapowe mycie właśnie w postaci prełoszu, następnie pędzelkowania, następnie jeszcze rękawica z szamponem, żeby podocierać, poszorować troszeczkę te miejsca, w których te owady mocniej się wgryzły, raczej wystarczyły. Ale nie robię wszystkiego naraz. Teraz sobie zrobię całe koło, zrobię sobie zaciski, zrobię sobie tutaj troszeczkę tego spodu, no i za chwilę przejdziemy na bok, na tył, zobaczycie, jak dalej to będzie postępować. Natomiast tu nadal biorę sobie APC-ka. Jest to środek wielofunkcyjny, wielozadaniowy, w zupełności wystarczy, żeby to dobrze doczyścić. Dlaczego APC, a nie szampon? No, jak już wcześniej wspomniałem, chodzi mi o dosyć dużą siłę czyszczącą, żeby jednak spenetrować ten brud dosyć mocno. Szampony mogą być troszeczkę delikatne. Owszem, szampony mają sobie już od razu środki zmiękczające, zwilżające bardziej, przez co są bezpieczniejsze dla powierzchni. Natomiast myślę, że tutaj przy tym motocyklu, gdzie mamy lakier matowy, specjalnie problemu nie było. Jeżeli byłby to czarny lakier, uniwersalny, czy jak właśnie solid i tak dalej,
No to owszem, tam może bym zastosował troszeczkę inne narzędzia do pracy, natomiast tutaj śmiało możemy sobie pozwolić na pędzelki, na APC i nic z tym motocyklem się nie stanie, dlatego że miałem okazję go już czyścić wielokrotnie. Teraz Wam pokazuję po prostu ten proces w kamerze. Oczywiście przy kole pamiętamy, że błotnik nam troszeczkę go zakrywa, więc musimy go sobie trochę przestawić, żeby mieć dostęp do pozostałej części. Słuchajcie, teraz przeszliśmy właśnie do kolejnych stref. Ja biorę bok, Krzysiek bierze bok. Natomiast czemu nie robimy tutaj żadnej dekontaminacji, serwisu, nie oczyszczamy tego dogłębnie? Ten motocykl był u mnie na takim dogłębnym serwisie jakieś 2 miesiące temu, może 3. I wtedy właśnie sobie bawiliśmy się tar removerem, bawiliśmy się iron removerem. Przygotowaliśmy to po prostu gruntownie. Teraz wystarczyło to po prostu oczyścić. Natomiast cały ten proces oczyszczania znacie z moich poprzednich materiałów. Wygląda on tak samo zarówno dla motocykla, jak i dla samochodu. Natomiast to jest przygotówka. Tak czy inaczej, jeżeli chcielibyśmy oczyścić na przykład felgi ze smoły, czy wydech, który też tu często jest bardzo mocno zanieczyszczony, no to to trzeba byłoby zrobić po prostu po tym etapie. Więc jeżeli Wasz motocykl wymaga uzupełnienia właśnie etapu czyszczenia o dekontaminację, no to już wiecie, co macie robić. My się tutaj skupiamy na zwykłej pielęgnacji, oczywiście takiej pieczołowitej, rozbudowanej, tak żeby każdy zakamarek był wyczyszczony, żeby na przyszły sezon ten sam motocykl wyglądał cały czas samochód, za dużo tych samochodów robimy, ale żeby ten motocykl wyglądał jak nowy, także troszeczkę pracy z tym mimo wszystko jest. Pamiętajcie zawsze na bieżąco spłukiwać chemię, nie pozwalać jej za długo leżeć na powierzchni. No i przy ekranach Kärcher myślę, że to nie będzie dobry pomysł, więc tutaj po prostu takie bieżące spłukanie ciepłą wodą powinno wystarczyć. A pozostałe elementy jak najbardziej wysokociśnieniowo. Dalszą część recenzji produktów Monster Shine'a. Wypowiedziałem się dobrze. Trochę roboty dzisiaj jest, więc mamy trochę intensywnie. Słuchajcie, tu bym sobie wziął, myślę, tego mamuta. Jest to jednak mały pojazd, więc ręcznik też nie musi być super duży. Ten jest 50x90, ten jest 50x60, więc będzie lepszy. Zobaczcie, tak prezentuje się ten ręcznik. Do motocykla myślę idealny, zobaczymy jak się spisze. Oczywiście zarówno ręczniki, jak i produkty Monster Shine'a i wszystko, czego używamy w detailingu, na Mr. Cleanerze. Ja suszę ręcznikiem, Krzysiu bierze sobie dmuchawę i dosusza nam resztę w zakamarkach. No tam po prostu nie dojdziemy, będzie to zdecydowanie wygodniej. Także lecimy na 2 razy.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o Mini, to prawda nie jest to temat odcinka, ale mimo wszystko zawsze będę Wam wspominać, co dalej się dzieje na hali. Już kilka samochodów i innych tematów zdążyło wyjechać. Natomiast przy Miniaku Q2 Wax od Giona to jest preparat, który zabezpiecza nasze samochody polimerem. To jest taka usługa troszeczkę o podwyższonym standardzie, jeżeli chodzi o zewnątrz. W środku podstawowa pielęgnacja, natomiast tu przy okazji zrobiliśmy sobie jeszcze troszeczkę zaprawek, żeby pozakrywać, zretuszować odpryski i jakieś zarysowania, które na tym lakierze były. Usługa ta wyjdzie dokładnie 1100 zł brutto. Co prawda tutaj jeszcze klientka sobie domówiła wgniotkarza, natomiast to zwykle robi wgniotkarz. Jego wycena jest po prostu doliczana do całej kwoty, więc mamy podwykonawcę, który przyjeżdża, ratuje nam takie tematy wgniotkowe. Jeżeli chodzi o motocykl, mamy temat już praktycznie załatwiony. Zostały jeszcze, jak możecie zobaczyć, takie miejsca, gdzie te wżerki jednak są zbyt intensywne. Ja do tego podejdę w sposób następujący, który będziecie mieli okazję zobaczyć za chwilę. Natomiast odłożę sobie ręcznik, którego już teraz opinię daję, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. On tak naprawdę na ten motocykl jest wręcz za duży. W sensie wielkościowo bardzo wygodny, natomiast jego chłonność 4 takie motocykle pod rząd zrobi bez problemu i dalej będzie chłonąć i nie oddawać tej wody z powrotem. Także jeżeli chodzi o pracę, super. Sam motocykl mogliście zobaczyć wypielęgnowany zgodnie ze sztuką detailingową, oczywiście bez dekontaminacji, ale taka była też zamówiona usługa. Kołami przyjechaliśmy zarówno przód, tył, żeby podoczyszczać sobie. O tym nie zapominajcie. Newralgicznym miejscem przy motocyklu jest również tutaj cały spód. Tutaj zbiera się bardzo dużo piasku, siłą rzeczy po prostu od kół. Musimy tu dopracować ostatnie szczegóły i już Wam pokazuję jak. Do tych detali, które nam zostały, bierzemy swojego ulubionego Quick Detailera. Moim jest właśnie Ultra Coat Ceramic Quick Detailer. Aplikujemy go sobie na mikrofibrę i po prostu zaczynamy docierać elementy, które tego wymagają. Tutaj mamy coś na kloszu, lampy. Quick Detailer w tym przypadku zabezpieczy nam powierzchnię przed rysowaniem się, a możemy sobie użyć troszeczkę więcej siły dotarcia, żeby zebrać nadmiar tego, co pozostało. No i lecimy tak z całym lakierem, wszędzie, gdzie potrzeba. Również na szybce. OK. I jedziemy po prostu Dzisiaj tyle rzeczy piszczy tutaj. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak jak wspominałem przed chwilą, docieramy sobie każdy centymetr tego, co potrzeba. Quick Detailer, tak jak mówię, w tym przypadku zabezpiecza powierzchnię przed rysowaniem się. Oczywiście wiadomo, nie szorujemy tego gąbką kuchenną, tylko używamy do tego miękkiej mikrofibry bezszwowej, tak żeby jednak zadbać o powierzchnię. Dobra, mamy już zakończoną robotę. Jeżeli chodzi o motocykl, musimy traktować to jak mały samochód. Tak naprawdę połać może nie jest aż tak wielka, ale zakamarków i ilości gdzieś tam szczelin, do których musimy dojść, oznacza mniej więcej tyle samo czasu pracy. Więc oczywiście nie licząc wnętrza, tutaj za tą usługę klient zapłaci 150 zł netto, dlatego że jest to też nasz stały klient, a ten pojazd był zabezpieczony przez nas powłoką ceramiczną. W związku z czym ja dla takich klientów też mam pewne rabaty, pewne możliwości bieżącej pielęgnacji w trochę lepszej cenie, więc finalnie tak to wygląda. Maszyna fajna. Ja muszę się pochwalić, jako że wczoraj sam osobiście znałem prawo jazdy na kategorię A, no to jutro mam przyjemność tym motocyklem sobie chwilę pojeździć, odwożę go klientowi do salonu na serwis olejowy. No i tak właśnie będzie wyglądało zimowanie tego pojazdu. Najpierw umyty, za chwilę będzie po serwisie, a finalnie trafi właśnie na odpoczynek zimowy, żeby móc na kolejny sezon wyjechać w pięknym, okazałym stanie. Tym materiałem bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, prosimy o łapki, subskrypcję. Napiszcie w komentarzach, czy wy jeździcie na motocyklach, czy dbacie o nie sami, czy też ewentualnie korzystacie z jakichś usług. Jak to u Was wygląda, ewentualnie podzielcie się swoim doświadczeniem. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.